A oto i one, bizony zimą. Rocznik 1988. Na szerokich. Rocznik 1992. Na skrzyni rekorda. Jak ona wygląda? Zobaczmy. Szeroka belka. Oś przednia. Żeby ujrzeć skrzynię. A i przede wszystkim jeszcze ważna sprawa. Belga. Charakterystyczna dla rekordów. Bez tego tutaj zagłuszenia na piaście, tylko płasko jest. Trzy śrubki. A teraz zobaczymy skrzynię rekorda. Jest tutaj, z tyłu. Maleńka odlew. Przyjrzyjmy się maszynie. Zimowla. No i tutaj mój pomysł. Co prawda to jest Bizon Super Z056 przerobiony z Z057, ale tutaj ta siódemka fabrycznie była zmazana i szóstką zastąpiona. Naklejek nie wymienili. Charakterystyczna rzecz w tym kombajnie to jest właśnie rozstawiana tylna oś. Bizony. Po raz ostatni. Wersja szósta. E546. 170 kilopaskali. Fabryczna kabina. Po lifcie. Tu można zobaczyć, jak spasowane są, żeby się zmieściły. Bizony zazimowane. Roczniki 8-8. Na wąskich i na szerokich. Wersje piąte. Już mają E546, kierunkowskazy. Cofanie gardzieli zdemontowane, w każdym jednym. Ileż silników przez tą wodę zostało uszkodzonych. Aż strach pomyśleć. Rozłącznik prądu. Bardzo wygodna rzecz. Z057. Andoria. Rozrusznik mamy. Czujnik ciśnienia oleju i wartości ciśnienia oleju. Gniazdo bizonów. Zimowe gniazdo. Kłód Elektra. LBO10T. No i jestem w kabinie. Deska jeszcze malowana w kolorze całego kombajnu. Później były czarne. Kabina fabrycznie wyciszana. Brak luzów w kierownicy. To mi się podoba. Wziernik.
szybka wsteczna. Filtr kabinowy. Próbuję przejść na drugi kombajn. Na rocznik 88. Na szerokich. Zegary. To jest pulpit. A tutaj pulpicik. Zazimowane bizony. Nowy rozrusznik. W 88 roczniku na wąskim kołach. Bizony. Spasowane. Na centymetr. Sprzęgło gardzieli. W roczniku 1992. Silnik z roku 1990. Tutaj mamy datę. lipca 2024. A to słynne skrzydło. Dodatkowe. Psia buda. Wedle konstruktora. 1,8 mm siatka. Gdyby było jej więcej, by były wszystkie kombajny z tym produkowane. Tak to wygląda z góry. Po raz ostatni. 4 bizony w SKR-ze zimują. Niestety. Biegi. Tak jak w rekordzie. Pulpit. Pulpicik. Fasolka. Logo FMZ z kłoskiem. LBO 10 z halogenową żarówką. Atrybut Z057, srebrny filtr, wstępny powietrze. Srebrne stopnie w drabinkach. No i srebrny pas. Numer seryjny Z057, a tu jest numer seryjny Z056. Podwójny numer seryjny 23. Był 57, a 73 385 w 56. I ta rozstawna tylna oś. Przepiękna rzecz. Jakby ktoś kiedyś szukał numer ramy w bizonie, to jest tutaj. Zawsze bity. W tym rejonie. Z tyłu. W tym bizonie też zobaczymy go tu. I on ma się zgadzać z tabliczką. Francuski napis. I polski. Bizony po raz ostatni razem. 4 sztuki.